emocje już opadły, jeszcze się telepiemy z emocji, jeszcze to widać na twarzy, że jeszcze jednak ten sukces. Jest bardzo dużo emocji, dużo radości, spotkania z zawodnikami, przyjmowanie gratulacji od kibiców, od ludzi, których dzisiaj po raz pierwszy nawet widziałem i ściskali. Jest to naprawdę duże przeżycie. Warto było cały ten rok męczyć się, aby przeżyć taką chwilę jak dzisiaj tutaj. Udało się powtórzyć ten sukces z ubiegłego roku, to trzecie miejsce. Tak, udało się powtórzyć sukces. Choć wyglądało to bardzo, bardzo nieciekawie. Te przegrana w Puławach, potem przegrana w Kwidzynie, zwycięstwo, jak to sportowcy mówią, ostatnim rzutem na taśmę. No a dzisiaj to pokazała nasza drużyna, że jest klasą, że zasługuje na trzecie miejsce w Polsce, bezapelacyjnie. Panie prezesie, to przyszłość rysuje się w jasnych barwach, a za te Puławy chyba mają chrapkę na te pierwsze dwa miejsca, przynajmniej na grę w finale, no i jeszcze ta hala powstanie, także już coraz lepiej to wygląda. Znaczy ja jako prezes zawsze jestem bardzo ambitny i nie poddaję się. Natomiast trzeba spojrzeć realnie. Jeszcze na dzień dzisiejszy nasz budżet nie jest taki, abyśmy ściągali do Puław tej klasy zawodników, co mają i Wiwe, i Płock. Na pewno budowa hali może przybliżyć nasze szanse na podjęcie walki z tymi drużynami. Od 5 meczów z MMTS-em Kwidzyn finałowych namawiałem Cię na wywiad pomeczowy. Migałeś się, bo miałeś w pamięci to, co stało się 3 lata temu, kiedy tutaj w tej hali jedną bramką Azoty przegrały. Dzisiaj jest pełna radość, dzisiaj namówiłeś, dałeś się namówić na wywiad, zresztą chyba kto by nie chciał dzisiaj rozmawiać. Tak jest, masz w 100% rację, jednak w pamięci zawsze mi to zostanie już ten właśnie 5 mecz przegrany jedną bramką nieszczęśliwie, ale dzisiaj mówię, już są inne czasy, inne drużyny, także owszem, no niepokój był przed tymi meczami z tym Kwidzynem. Samo to, że znaleźli się w najlepszej czwórce mistrzostw Polski, świadczy o tym, że jest to bardzo dobry zespół i te poprzednie mecze na to wskazywały, że mecze rozstrzygały się w końcówce. Pierwszy bo tylko mecz, druga połowa nam wyszła, a tak to po prostu walka była do ostatnich sekund. Natomiast no, dzisiaj już praktycznie zespół z Kwidzyna no, nie postawił się i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że udało nam się obronić ten medal. Marcin, miałem przyjemność oglądać wszystkie 5 finałowych potyczek i ta dzisiejsza wyglądała tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Od początku narzuciliśmy swój styl gry i przede wszystkim bardzo twardy, bardzo agresywny, bardzo fajny styl gry w obronie, który pozwolił nam na zbudowanie szybko przewagi. Myślę, że zawodnicy zdali sobie sprawę w tym meczu niedzielnym, przepraszam, sobotnim w Kwidzynie, gdzie przegrywaliśmy 8 bramkami w 36 minucie. I wtedy zobaczyłem naprawdę taką walkę i charakter, na co ich stać, gdzie w 15 minut odrobiliśmy 7 bramek. Takich troszeczkę pechowych sytuacji nam, takie pechowe sytuacje nam się przydarzały w końcówce tego sobotniego spotkania, gdzie nie udało nam się dojść na remis i ewentualnie przechylić szali zwycięstwa w tym meczu. Ale już w niedzielnym meczu, gdzie graliśmy bez dwóch leworęcznych rozgrywających, jednak właśnie wyszedł ten naprawdę charakter tej drużyny, taki rzeczywiście na co ich stać. No a dzisiaj to już było takie postawienie po prostu właśnie kropki nad i, tak jak wspomniałeś, no chyba najlepszy mecz w tym sezonie. Chwała chłopakom za to, że w tym najważniejszym momencie. Taka sytuacja, że nie ma dwóch leworęcznych, gdzie nie ma prawego rozegrania, to już mówiłem o poniedzielnym meczu z Piotrkiem Masłowskim rozmawiając, że ona niesamowicie także mobilizuje i chyba to też wpłynęło bardzo pozytywnie na zawodników psychicznie. No, w zupełności się z Tobą zgodzę, bo nie ma tego złego, w cudzysłowie, co by na dobre nie wyszło, bo widać było naprawdę taką pełną mobilizację już właśnie w tym meczu, w którym graliśmy w Kwidzynie, w drugim meczu. No, a dzisiaj jeszcze bardziej chłopaki się sprężyli, już chyba na 115%. Także tak jak rozmawiamy, no, w obronie perfekcyjnie praktycznie. No, Kwidzyn był bezsilny. I no, w drugiej połowie już trener puścił wszystkich zawodników, żeby zagrali, bo ten wynik byłby na pewno jeszcze wyższy. Wbrew pozorom łatwiej jest wejść na szczyt niż się na szczycie utrzymać. Tu jeszcze szczytu nie ma, jest trzecie miejsce. Dla nas to bardzo ważne, ale obronienie medalu było trudniejsze niż samo zdobycie. Zgodzisz się ze mną? No to teraz trzeba postawić krok do przodu w przyszłym sezonie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to wiele czynników się na to wszystko składa.
na dzień dzisiejszy jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi z tego, że udało nam się obronić ten brązowy medal, gdyż no w poprzednich latach jakoś tak się zdarzało, że brązowym medalistom trudno było to ten medal obronić. Nam się udało i dzisiaj się cieszymy. Od jutra myślimy już o następnym sezonie. Przemek, co się takiego stało? Te poprzednie dwa spotkania na styku tutaj rozwaliliście rywali już w pierwszej połowie. Co takiego się stało? Przede wszystkim dziękuję jako kapitan, dziękuję całej drużynie, całemu sztabowi szkoleniowemu za ten udany sezon, może nie w 100%, ale udany. Z tego się cieszę naprawdę. Odmieniliśmy tak naprawdę losy tej rywalizacji w tym drugim spotkaniu w Kwidzynie, gdzie tak naprawdę już byliśmy na straconej pozycji, już wielu nas na pewno skreśliło. Mieliśmy też swoje problemy kadrowe, mimo tych problemów dziś wyszliśmy na parkiet, stworzyliśmy monolit i od samego początku było widać, że myślimy tylko o zwycięstwie i o tym, żeby do 60 minuty walczyć jeden za drugiego, tak jak sobie zakładaliśmy w szatni. Czy by pomogła wam trochę ta kontuzja Macieja Mroczkowskiego dzisiaj? No, trudno mi powiedzieć, no, czy miało to jakiś wpływ, no mówię, no, nie wiem, jak to by wyglądało w dalszym powiedzmy przebiegu spotkania, ale cóż, no, my nie mieliśmy dziś dwóch leworęcznych, też sobie musieliśmy radzić. No, Kwidzyn stracił Maćka Mroczkowskiego, na pewno trzymam kciuki, żeby nic tam poważnego się nie stało, ale no mówię, no, my staraliśmy się od początku do końca trzymać poziom w obronie, udało nam się to, dziś świętujemy. Jeśli chodzi o ten sezon, trzecie miejsce zajęliście, można śmiało powiedzieć, że odnieśliście sukces, bo powtórzyliście to miejsce z poprzedniego sezonu, ten największy sukces jak do tej pory. Nie ukrywamy, jest to sukces na pewno, bo obroniliśmy brązowy medal, ale jestem też rozczarowany tym, że nie jedziemy na fajną imprezę, która odbywa się już za 3 dni na Final Four, ale cóż, no, taki jest sport, jest nieprzewidywalny, my jesteśmy również tylko ludźmi, także nie można nas zaplanować jak maszyny, żebyśmy wszystko wygrywali, ale mówię, no, w końcu mamy koniec sezonu, w końcu rozjeżdżamy się do domów na zasłużone urlopy, żeby po tak długim sezonie odpocząć. Tak naprawdę wszyscy kibice Azotów Puławy są szczególni, ale mogę powiedzieć o księdzu, że też jest szczególnym kibicem. Dzisiaj pewnie nie mniej niż swoje święcenia kapłańskie przeżywał to, co się działo na parkiecie. Jest po prostu niesamowita radość, naprawdę. Alleluja i do przodu, jak to mówią. Jestem przeszczęśliwy naprawdę, że dzisiaj mogę tutaj być i świętować razem. Nawet nie mogę mówić za bardzo, ale wulkan energii, radości i chłopaki zrobili rewelacyjną sprawę, także po prostu trzeba świętować. Dzisiaj, kiedy na Facebooku obejrzałem post księdza, kiedy pakował się do wyjścia z domu na wykłady, jak napisał, spakował od razu koszulkę, którą ma w tej chwili na sobie, i szalik. Jakie były myśli wówczas, kiedy ksiądz pakował? Czy wierzył, że dzisiaj będzie tak pięknie, łatwo i przyjemnie? Ja dzisiaj na wykładach w ogóle nie myślałem o czym innym. Jak tylko wstałem, to puściłem sobie muzyczkę z Rockiego Balboa i w głowie miałem tylko okrzyk kibiców naszych, że Azoty tylko zwycięstwo. Także cały dzień dzisiaj byłem myślą tutaj, jechałem tutaj cały dzień. Później byłem myślą cały czas przy 60 minucie i przy tym świętowaniu. To jest po prostu niesamowite. Mhm. Einstein powiedział, że Pan Bóg nie gra w kości i Pan Bóg oczywiście nie kibicuje nikomu, wszystkim tak samo, ale mimo wszystko można jakieś modły wznosić. O co w takich sytuacjach? Proszę, niech ksiądz powie, o co można się modlić? Przyznaję się, tak jest. Tak samo myślałem, że nie możemy zmusić Pana Boga, żeby był bardziej po naszej stronie niż po Kwidzynia, ale myślę, że zawsze możemy Go prosić o to, żeby chłopaki mieli dużo sił, opanowania, energii, takiego spokoju, rozwagi w swojej grze, żeby ta gra im szła po prostu. I faktycznie jechałem tutaj busem, odmawiałem co mogłem, koronki, różańce i tak dalej. No i Pan Bóg łaskaw.